od 3 lat konkursy, zwycięzca konkursów letniej Grand Prix, klasyfikacji generalnej, zdobywa też zimowy Puchar Świata. Czyli jednak to lato, ten Igility jakieś znaczenie ma, zwłaszcza na początku zimowego sezonu. Na pewno tak jest, bo widać to od 3 lat. Kiedyś ta zasada się nie pokrywała, dlatego że latem ktoś był dobry, to zimą raczej miał takie przeciętne wyniki. W tym momencie no, czy Gregor Schirenzauer, czy moje wyniki, czy Morgenstern pokazują na to, że jednak to lato się bardzo też liczy do całego przygotowania, ale to trzeba być naprawdę zawodnikiem takim, który potrafi tak długo utrzymać formę. No właśnie, bardziej niż ta trójka mnie niepokoi inna statystyka. 31 lat i 8 miesięcy to jest wiek najstarszego w historii Pucharu Świata zwycięzcy konkursu, Kasajego. Ty będziesz miał w grudniu 31 lat. Wierzysz, że da się ten czas oszukać? No mam taką nadzieję. Jeśli bym o tym nie myślał, to na pewno nie byłoby sensu już skakać. I pewnie bym zakończył karierę jak Jana Honen, ale no, cały czas w to głęboko wierzę i trzymam się swoich celów. Wznowiłeś współpracę z profesorem Jerzym Żołędziem. Ona ma pomóc ci wykrzesać jeszcze tę energię i mieć jej więcej podczas konkursów? Na pewno. Przede wszystkim również to, że ja głęboko wierzę w profesora Żołędzia i przez te lata pracy, które mieliśmy razem, bardzo dużo się od niego nauczyłem i uczę się dalej. Także ja ten kontakt utrzymywałem, choć no na pewno prywatnie. W tym momencie również profesor zgodził się, żeby nam pomóc i wydaje mi się, że to jest bardzo dobry krok. No i na koniec ta obiecana ci 13. Organizatorzy Igrzysk w Vancouver poinformowali już, że jest oficjalny terminarz. 13 lutego odbędzie się konkurs na średniej skoczni, czyli ta twoja teoretycznie największa szansa. Tym razem 13 nie będzie pechowa? W piątek? Nie wiem tego. Nie, ja powiem tak, że no 13 jest 13 i to, że ona mnie prześladowała, to... Ja nie wierzę w różne przesądy, tam czarny kot, 13 i tak dalej. Wydaje mi się, że ta 13 to jest taka liczba jakby wykreowana bardziej przez ludzi. Prześladowała mnie, bo mnie prześladowała, ale nie sądzę, że to był jakiś pech. Miejmy nadzieję, że nie będzie także w Vancouver. Życzymy ci, żebyś dotarł tam w wysokiej formie. Tyle, Adam Małysz.